Czas na podsumowanie najważniejszych informacji w 14 dniu napaści Rosji na Ukrainę. Justyna Sieklucka, bardzo proszę. Tak jest, zapraszam na serwis i to właśnie podsumowanie. Tak jak powiedział Rafał, 14 dzień rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Według ukraińskich władz lokalnych po dwugodzinnym bombardowaniu i ostrzale ludności cywilnej w Ochtyrce zginęła co najmniej jedna osoba, 14 zostało rannych. To nie jest jeszcze ostateczny bilans. Rosjanie ostrzelali też rakietami konwój humanitarny z pomocą dla Mariupola, o tym poinformował doradca mera miasta. Z kolei minister energetyki Ukrainy przekazał, że pracownicy elektrowni atomowej w Zaporożu są rosyjskimi zakładnikami i są poddawani jakiegoś rodzaju torturom. Prezydent Ukrainy zdalnie wziął udział w posiedzeniu brytyjskiej Izby Gmin. Wołodymyr Zełenski ze szczegółami relacjonował dotychczasowe okrucieństwo rosyjskiej armii. Nawiązał do najsłynniejszych chyba słów Williama Szekspira.